Rozdział 34, 5 Księgi Mojżeszowej. Komentarz autorstwa Charlesa Henry'ego McIntosha. Śmierć Mojżesza. Mojżesz w mocy swojego urzędu oraz swoim osobistym charakterze. Ten krótki rozdział stanowi swego rodzaju epilog 5 Księgi Mojżeszowej. Nie wiemy, kim Bóg się posłużył, aby go spisać, ale to sprawa drugorzędna. Wystarczy nam świadomość, że dopisek ten tak samo stanowi część inspirowanego Słowa Bożego, jak poprzednie 33 rozdziały oraz całe Pismo Święte. Kilkakrotnie zatrzymaliśmy się już przy tym poważnym fakcie, który przedstawiony jest w pierwszych 6 wersetach naszego rozdziału. Na tym miejscu chciałbym wspomnieć jedynie, że abyśmy mogli w ogóle pojąć właściwie ten temat, musimy przyglądać się Mojżeszowi z dwóch różnych punktów widzenia. Po pierwsze, na jego danym mu od Boga stanowisku, po drugie zaś w jego osobistym charakterze. Gdy przyjrzymy mu się w jego urzędzie, będziemy musieli stwierdzić, że nie mógł wprowadzić ludu do ziemi obiecanej. Sferą jego działalności była pustynia. Jego służba była ściśle powiązana z odpowiedzialnością człowieka pod zakonem i rządami bożymi. Z tego też powodu przeprowadzenie ludu przez rzekę śmierci i wprowadzenie do obiecanego dziedzictwa nie należało do zakresu jego zadań. To było zadaniem jego następcy. Jozue, obraz zmartwychwstałego Zbawiciela, miał wprowadzić lud przez Jordan do podarowanego mu przez Boga dziedzictwa. Jest to fakt godny uwagi. Niemniej jednak nie powinniśmy pominąć osobistego charakteru Mojżesza. Tutaj także napotykamy na dwa różne aspekty. Po pierwsze, Mojżesz był przedmiotem sprawiedliwych rządów bożych. Po drugie, Bożej łaski. Różnicy tej nie powinniśmy tracić z oczu. Ma ona olbrzymie znaczenie. To Bóg w swoich sprawiedliwych rządach zabronił Mojżeszowi z nieugiętą stanowczością wejścia do ziemi obiecanej, niezależnie od tego, jak bardzo Mojżesz pragnął postawić stopę na gruncie Kanaanu. Jednak Mojżesz wypowiedział nierozważne słowa. Nie uwielbił Boga przed oczami ludu u wód Meriba i dlatego jego życzenie nie zostało wypełnione. Rządy Boże a łaska. To ważne. Z pewnością nie powinniśmy mówić z przesadną surowością o błędzie jednego z najznakomitszych sług Bożych, ale został on jednak spisany dla naszego pouczenia i napomnienia. Nie powinniśmy zapominać, że chociaż stoimy pod łaską, to jesteśmy także przedmiotem rządów Bożych. Należy to porównać z listem do Rzymian, 6 rozdział, 14 werset oraz Galacjan, 6 rozdział, 7 werset. Także i my nie jesteśmy wolni od odpowiedzialności. To prawda, że jesteśmy dziećmi Bożymi, umiłowanymi niezmienną, bezgraniczną miłością, drogimi sercu Ojca jak sam Jezus. Ale mimo to podlegamy rządom Bożej sprawiedliwości. Oby Bóg zachował nas przed jednostronnymi wyobrażeniami o Jego łasce. Właśnie ów fakt, że miłość i przychylność Boża stanowią nasz wieczny dział, powinien motywować nas, by tym poważniej traktować Boże rządy. Czyż królewskie dzieci nie powinny szanować królewskich nakazów bardziej niż wszyscy inni, właśnie z powodu swojej przynależności do królewskiej rodziny? A jeżeli przekroczą zarządzenia króla, to czy godność królewskiej sprawiedliwości nie wymaga tego, by i one poniosły karę za swoje wykroczenie? Jeżeli sprawy tak się mają w kwestii ludzkich rządów, to ileż bardziej w sprawie rządów bożych.
Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego, a jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą? Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 17 do 18 wersetu. Jednak Mojżesz był także przedmiotem łaski. Łaska ta jaśnieje pełnym blaskiem ze szczytu góry Pizga. Tam ów czcigodny sługa Boży otrzymał pozwolenie, by stanąć w obecności Pana i ujrzeć kraj obietnicy w jego pełnych rozmiarach. Mógł zobaczyć go z Bożej perspektywy, nie tylko tak, jakim posiadał go Izrael, lecz jakim podarował go Bóg. Po tym wydarzeniu Mojżesz zasnął i został przyłączony do swoich ojców. Nie umarł jako słaby starzec, lecz w rzeźkości i sile dojrzałego mężczyzny. A Mojżesz miał 120 lat w chwili swojej śmierci, ale wzrok jego nie był przyćmiony i nie ustała jego świeżość. Werset 7 rozdziału 34. Co za świadectwo! Jakże rzadki przypadek w historii upadłej ludzkości. Życie Mojżesza składało się z trzech ważnych etapów, z których każdy wynosił 40 lat. 40 lat spędził na dworze Faraona, 40 lat pasał trzodę swego teścia Jetry i 40 lat prowadził lud przez piaski pustyni. Cudowne życie pełne najróżniejszych wydarzeń i lekcji. Warto z zainteresowaniem śledzić kolejne etapy takiego życia. Od brzegów Nilu, gdzie Mojżesz leżał jako bezbronne niemowlę, po górę Pizga, gdzie stał w społeczności ze swoim Panem, oglądając wspaniałe dziedzictwo ludu Bożego. Na koniec widzimy go jeszcze raz na górze przemienienia w towarzystwie Eliasza, obu rozmawiających z Panem Jezusem o tym wzniosłym temacie, który od kiedy tylko przyciągał uwagę ludzi i aniołów, Mateusza 17:3. Na koniec widzimy go jeszcze raz na górze przemienienia w towarzystwie Eliasza. Obu rozmawiających z Panem Jezusem o tym wzniosłym temacie, który od kiedy tylko wspomnimy, przyciągał uwagę ludzi i aniołów. Mateusza 17, rozdział 3, werset. Obdarowany łaską mąż, błogosławiony sługa, użyteczne narzędzie. Zakończenie tej księgi stanowi świadectwo, które sam Bóg wystawił swojemu umiłowanemu słudze. I nie powstał już w Izraelu prorok taki jak Mojżesz, z którym by Pan obcował tak bezpośrednio przez wszystkie znaki i cuda, dla których posłał go Pan, aby je czynił w ziemi egipskiej nad Faraonem i wszystkimi jego sługami, i całą jego ziemią, i przez wszystkie przejawy mocy, i wszystkie wspaniałe i wielkie czyny, jakich Mojżesz dokonał na oczach całego Izraela. Wersety 10 do 12 rozdziału 34, 5 Księgi Mojżeszowej. Oby Pan pobłogosławił w swojej łasce te myśli na temat 5 Księgi Mojżeszowej. Oby jej kosztowne pouczenia zostały wyryte w naszych sercach przez Ducha Bożego i kształtowały nasz charakter w miły Bogu sposób, kierując naszym postępowaniem i wyznaczając naszą drogę w tym świecie. Koniec rozważania 5 Księgi Mojżeszowej autorstwa Charlesa Henry'ego McIntosha.